Skończył się rok 2019, ale tak naprawdę skończyło się też całe dziesięciolecie i to dziesięciolecie pod wieloma względami było bardzo dobre dla wielu Polaków. Nasze wynagrodzenia bardzo istotnie wzrosły. Mediana, która trochę lepiej oddaje rzeczywistość niż średnia, po przeliczeniu na kwotę netto, czyli tą kwotę, którą dostajemy faktycznie na nasze konto bankowe, ona wzrosła z 2 do 3 tysięcy złotych, więc aż o połowę wzrosły wynagrodzenia Polaków w tym okresie. Ale oczywiście jednocześnie też wzrosły ceny. Inflacja w tym okresie wzrosła o 17%, czyli jeżeli coś kosztowało 1000 zł, no to teraz jest o 170 zł droższe. Oczywiście to jest wartość średnia i były produkty, które zdrożały dużo bardziej i takie, których cena w ogóle mogła się nie zmienić. Bardzo istotnie zdrożały na przykład w tym okresie nowe mieszkania, mniej więcej około 30%. No ale tu też były miasta, w których te wzrosty były dużo, dużo większe. O mniej więcej 60% wzrosły ceny nowych mieszkań w Opolu, w Rzeszowie i w Gdańsku. Bardzo istotnie też zwiększyła się w związku z tym kwota kredytów, które zaciągamy, więc dużo bardziej się zadłużamy. Średnia kwota kredytu hipotecznego wzrosła mniej więcej ze 180 tysięcy złotych do około 280 tysięcy, więc aż o 100 tysięcy złotych. Na szczęście jednocześnie spadły też stopy procentowe i średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w ciągu tych 10 lat spadło z 7% do niecałych 4%, więc raty oczywiście wzrosły w związku z tym, że dużo wyższa jest kwota kredytu, ale na szczęście częściowo właśnie zrekompensował to ten spadek oprocentowania. Niestety ten spadek oprocentowania też działa w drugą stronę, bo dużo niższe jest oprocentowanie lokat bankowych, których oprocentowanie spadło z 4 no do nieco ponad 1%, ale mimo wszystko i tak dużo więcej oszczędzamy niż 10 lat temu. Oczywiście to zasługa w dużej mierze tego, że dużo więcej zarabiamy. No i w tym roku, czy w 2019 roku po raz pierwszy, właściwie odkąd GUS bada tego typu zjawisko, Polacy, czy ponad połowa Polaków zadeklarowało, że oszczędza pieniądze, więc tu też bardzo pozytywna zmiana, która właśnie wynika w dużej mierze z tej poprawy naszej sytuacji, z tego, że mamy dużo wyższe pensje niż 10 lat temu.